To bieg, bieg. O marzenia, dziś nic, nic. Do stracenia nie mamy, więc gramy w abang. Dzień dobry, moi drodzy. Dzień dobry, dzień dobry. Czy ktoś się pojawi dzisiaj w ten piękny dzień? Troszkę poczekam, ponieważ dzisiaj nie zapowiadałam live'a, bo nie chciałam Was odciągać od zajęć i też nie wiedziałam, jak mi się potoczy dzień. Dzień dobry. Cześć, Brzoskwinka. Hi, Johnny. Nice to see you here. Cześć, Piotr. Cześć, William. Jak miło Was widzieć. Kochani, dzisiaj bez zapowiedzi, ponieważ mój dzień jest dzisiaj totalnie w rozsypce. I miałam wyjeżdżać wczoraj, ale wyjeżdżam dzisiaj. Z racji tego mam sieć, więc jest super. Tak, jestem dzisiaj Mikołajem. Ten live nie będzie długi. Hej William, Merry Christmas, wesołych świąt. Jak czasami miło widzieć znajomych tutaj. William to świetny wokalista, zresztą pewnie go kojarzycie. I czasami mamy przyjemność razem śpiewać gościnnie na koncertach Roberta. Spotkamy się pewnie w styczniu. Cześć Martyna, o jak dużo znajomych. Cześć Jerzy, Karolinka, dzień dobry, witam Was serdecznie. Bardzo mi jest miło, że mogę Was pozdrowić dzisiaj w ten wspaniały dzień wigilijny. I życzyć Wam wszystkiego, wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że ta rodzinna, świąteczna atmosfera udzieli się Wam na cały rok. Życzę wszystkiego dobrego Wam, życzę Wam dobrego, życzę Wam zdrówka przede wszystkim, bo słuchajcie, jak jest zdrowie, to jest wszystko, możemy naprawdę przenosić góry. No i miłości, miłości, dużo miłości. Merry Christmas for everyone outside of Poland. Prezentów też Wam dużo życzę, dziękuję Piotruś. Ja zaraz ruszam w podróż i pewnie rozłączę się na parę dni. Jest to taki czas, w którym można odpocząć od social mediów, dlatego zaraz po tym live'ie chyba odłączę się od sieci na ten świąteczny czas, żeby odpocząć, żeby spędzić go z rodziną. I to Wam też polecam. Wiem, że czasami jest nudno i nas korci, żeby zajrzeć do tego Instagrama czy Facebooka, ale może jednak warto sięgnąć po fajną książkę. Ciekawe, jak u Was święta. Przygotowani już jesteście? Pewnie wszystko pogotowane i w ogóle wysprzątane domy. Ja z racji tego, że wahały się losy tego, czy wyjeżdżam, czy nie, właściwie troszkę popichciłam, ale nie za dużo. W ogóle nie jestem w tym najlepsza, więc oddaję czasem to w ręce lepszych kucharzy. Zrobiłam łazanki z makiem. Znacie taką potrawę? Bo u mnie jest to bardzo taka tradycyjna i wszyscy na to czekają, bo jest słodka i że tak powiem, każdy podjada już w trakcie robienia. Ale wiem, że nie w każdym regionie jest to popularne. Także łazanki z makiem są zrobione. O, znamy. Fajnie. Zrobiłam też kompot z suszu. Teraz się zastanawiam, jak go przetransportować, ale spoko, dałam radę. Owinęłam szczelnie garnek, może się nie wyleje. A gdzie spędzacie święta? W domku czy gdzieś wyjeżdżacie? Ciekawa jestem, jak to u Was wygląda. Wesołych świąt, Martyna. Wesołych świąt Tobie również. Ja słuchajcie, nie wiem jeszcze, co będę robiła na przykład w Sylwestra. Także czasami tak jest, że nie da się czegoś zaplanować. Nie mam pojęcia, gdzie będę, z kim będę i co będę robić, ale jedno jest pewne, spotkam się z Wami i wtedy wydaje mi się, że już trochę na dłużej, troszkę dłużej sobie pogadamy. Karolina w domku, Piotr w domku, super. Dziękuję, będę wypoczywać i Wam również tego życzę. Moi drodzy, dużo miłości, dużo radości. Przenieście ten świąteczny czas na przyszły rok. Niech taka chęć niesienia pomocy innym w nas zostanie. A, no i właśnie, słuchajcie. Miałam powiedzieć to dzisiaj Wam uroczyście, że
Wszystkie Wasze przesyłki zostały dostarczone. Jeżeli nie wszystkie, jeżeli jeszcze jakaś przyjdzie, to na pewno po świętach ją dowiozę. Ale byłam i w pogotowiu opiekuńczym dla dziewcząt, doręczyłam im przesyłkę. Głównie tam były rzeczy ode mnie, ponieważ Wy się skupiliście bardzo na hospicjum, co jest też super. Do hospicjum dostarczyłam wszystkie Wasze przesyłki, było tam bardzo dużo cennych rzeczy i ciśnieniomierze, i bandaże, i w ogóle wszystkie takie potrzebne rzeczy z listy. Bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. Myślę, że też specjalne podziękowania wyślę imienne. Teraz już na pewno dziękuję Piotrowi, Jerzemu, panu Jackowi. Nie chcę kogoś pominąć, ale i Paweł wysłał przesyłkę. I jeszcze ktoś. Mariusz? W każdym razie było tego sporo. Jesteście naprawdę cudowni. Może to nie był najlepszy pomysł, żeby robić to przed świętami, przyznaję. Może trochę wcześniej, ale wszystko dotarło, więc ktoś będzie szczęśliwy. Dzięki Wam, moi drodzy. Jeszcze dziś wybieram się na pasterkę. Karolina Zuch. Ja też bym się pewnie wybrała, gdyby nie to, że mam jeszcze niezbyt duże dzieci. Kochani, nie przedłużam, zabierajcie się do przygotowań. Życzę Wam cudownych świąt i spotykamy się za tydzień w Sylwestra. Bardzo, bardzo gorąco Was pozdrawiam. Trzymajcie się. Trzymajcie, nie przymajcie. Pa, cześć. A to moja choinka. Podobałam się? Wesołych świąt. Cześć, kochani. Tu i teraz zadrży ziemia, nic nie złamie cię. Dąż przed siebie, nie odwracaj się.